Siema kochani, zapraszam na kolejny odcinek z Azji. Jeśli nie widzieliście poprzedniego, to zapraszam do obejrzenia i mam nadzieję, że Wam się filmik spodoba. Jesteśmy, jest kolejny dzień. Teraz już takie dni bardziej odpoczynkowe, nie ma za dużo nagrywania. Wczoraj był taki dziki, ale dzisiaj już po prostu położymy się na plaży i standardowo na rafę. Z rafy pewnie jakieś filmiki Wam powrzucę, jak to będzie jakieś fajne nowe zwierzę. Tak to chillera dziś. Jutro wyjeżdżamy już do Cebu. Pojutrze mamy lot już do Manili i później tylko przesiadka i prosto do Dubaju. I będziemy siedzieć później jeszcze jeden dzień, żeby zobaczyć coś. Podróż powoli dobiega końca. Ale jeszcze trzeba się nacieszyć słońcem. Później wracamy do szarej rzeczywistości na chwilę. Na chwilę? I pewnie znowu coś wymyślimy. Bo czemu by nie wymyślić? Prosto z plaży udaliśmy się do naszego hotelu, którym był hotel Sebastian, i trochę odpoczęliśmy. Hejka, jest kolejny dzień i dzisiaj płyniemy do Cebu z powrotem. Tam mamy jeden dzień, dzisiaj mamy zaplanowane akwarium w Cebu zobaczyć, no i pewnie odpoczynek wieczorem, bo jutro o 7 lot do Manili i później czeka nas lot do Dubaju prosto. Bardzo fajny terminal ogólnie, taki zamknięty, jest klima, są jakieś takie do kupowania rzeczy i do siedzenia miejsca, więc luksusowo. Dopłynęliśmy już do Cebu i przyszliśmy znowu do akwariumu. Nazywa się Cebu Ocean Park. Jest troszkę lepszy podobno niż ten w Manili. To jest cała mapa. Jakaś dżungla. Dziwne jaszczurki, węże. Ptaki. Później coś morskiego. Tu są jakieś baseny, krokodyle. Rybne spa. Żarełko standardowo. Jakiś amfiteatr. Oceanarium. Tylne drzwi, główne akwarium, restauracja i tyle.
Jak będzie coś super, to wam będziemy nagrywać ciągle. Wchodzi się do tutaj, jest na początku jest krokodyl taki fajny. Bardzo fajny krokodyl. Jest tak. Normalnie na wolności latają sobie motyle tutaj. A tam siedzi dziwne ptaszysko. Idziesz normalnie drogą, a tu leży legwan. I rybki. Bardzo tu fajnie ogólnie. To jest taki tunel. Tutaj są na przykład latające takie małe szynszyle chyba. Zobaczcie się. One latają. Ale są też na przykład jeże czy agamy brodate. A tutaj jest pyton. Wchodzi się do tutaj oceanarium już i na początku jest taka ogromna laguna. Pełno rybek. Wszystkie widzieliśmy oczywiście w oceanie. Tak. Najczęściej to były na Malediwach takie duże. No. Ja pierdziele. I od góry też można. Zarąbiście. Patrzcie tam. Jest niesamowite, co tu się wyprawia. W życiu widzę takie coś, że można wejść do akwariuma. I oczywiście no. Jakbym miał nie skorzystać. O, kurde, skały. Zahaczyłem nogą o skałę. O pierdziele, nie wstanę. Patrzcie, Martyna. Pełno błazenków. Normalnie 360. To jest normalnie fish spa. Patrzcie. Można też coś zjeść, ceny nie są za wysokie. Między 10 a 20 zł. No i czekamy teraz, to jest taki amfiteatr, patrzcie. Tutaj są jakieś pokazy ptaków. Ciekawe co to będzie. It's go birds, let's see who will win this game. So here we have us over the first ball. First ball for blue. Second ball for us, second ball for blue. Let's see who will win this game. And blue wins this game. That's all right. So the second largest macaw. Next to that, hyacinth macaw. That is why they're called the gentle giants. Jesteśmy po Bird Show i teraz idziemy takim tunelem. Tutaj są normalnie rekiny i różne rybki. No i oczywiście standardowo we wszystkich akwariumach czyścik. Niesamowite to jest. Jedzie. Siedzimy sobie w restauracji i patrzymy na karmienie ryb. Fajna sprawa. Ceny też tu są spoko, a nie tak jakieś walone w kosmos. Po 20 kilka złotych za obiad, więc nice. W Cebu zatrzymaliśmy się w hostelu Gigi's Hostel, który widzicie na ekranie. Okej. Nasz ostatni dzień na Filipinach. Zaczynamy o 4:30 rano. Wyszliśmy już z hostelu i teraz spacerek na lotnisko. Mamy około 15 minut. Delikatnie kropi deszcz, ale dalej jest ciepło. Niesamowite to jest. O 7 mamy przelot do Manili i tam będziemy czekać już tylko na lotnisku na kolejny samolot do Dubaju. Wszystko co dobre szybko się kończy. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek, który już za tydzień w niedzielę.